Ulica Jarochowskiego, tuż przy arenie i parku Kasprowicza na poznańskim Łazarzu. Jak widać, prace przy jej przebudowie idą pełną parą. Ale jak zgłaszają mieszkańcy i osiedlowi radni, przy inwestycji mają cierpieć przede wszystkim drzewa. Problem na ulicy Jarochowskiego niestety trwa od początku października. Wykonawca nie potrafi w sposób prawidłowy zabezpieczyć drzew, odsłania korzenie drzew, nie przysypuje ich ziemią, co generalnie może doprowadzić w perspektywie roku, dwóch do tego, że te drzewa obeschną. Postanowiliśmy to sprawdzić. Nasza kamera faktycznie uchwyciła odsłonięte lub całkowicie ucięte korzenie. Widać to przy samych drzewach, jak i obok, na hałdach piachu. O całą sytuację zapytaliśmy urzędników z poznańskich inwestycji miejskich. Ci zapewniają, że na bieżąco przyglądają się budowie. Gdy na przykład przy odspajaniu starych krawężników dojdzie do odkrycia korzenia, to jest on potem zasypywany. Oczywiście wszelkie uwagi czy też spostrzeżenia sygnalizowane przez mieszkańców są jak najszybciej weryfikowane po to, by wyeliminować jakiekolwiek nieprawidłowości. I rzeczywiście, wystarczyła jedynie krótka wizyta z kamerą, a robotnicy przysypali wystające korzenie. Tymczasem zdaniem miejskiej radnej Lewicy problem braku dbałości o zieleń przy inwestycjach ma być dużo większy. No nie może być tak, że z jednej strony mówimy o klinach zieleni, o ochronie przyrody, a z drugiej strony niszczymy to, co chcielibyśmy zabezpieczyć i to, co jest zgłaszane. Problem ma dotyczyć między innymi inwestycji na Naramowicach, Rondzie Rataje czy ulicy Drzymały. Radna napisała już interpelację w tej sprawie. Z kolei stan zieleni miejskiej zbada Zarząd Dróg Miejskich. Kontrola jakości drzewostanu potrwa do końca listopada. Specjaliści mają do przejścia ulicę o łącznej długości ponad 1000 km. To jest naprawdę duży obszar. Drzewa, które będą musieli obejrzeć, tak wizualnie przebadać, liczy się w tysiącach. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Wyniki tej kontroli będą znane na koniec roku, ale każdy z mieszkańców może zaobserwować rezultaty samemu. Zielonym kolorem będą zaznaczone drzewa, które wymagają jedynie pielęgnacji czy przycięcia konarów. Z kolei pomarańczowe oznaczenie to drzewo przeznaczone do wycinki. Mateusz Mękina, Puls Dnia.